Power, System IMAX, najlepsza odżywka na budowę czystej masy mięśniowej. Polecam. Łukasz Maciec. Pojedynku kobiet w wadze junior, półśredni. Wszyscy trzej sędziowie punktowali jednakowo 40-36. Zwycięża, dopisując czwarte zawodowe zwycięstwo, Ewa Tygrysica Piotrowska! First knockout promotion! Dawaj, kręcimy. Gratulacje dla Ewy Piątkowskiej. Jest tu z nami trener Władysław Maciejski. Panie trenerze, właśnie nam szybko uciekł. Rozmawialiśmy ostatnio przecież o Karolinie i trenerze Maciejskim. Przyjechałeś do Lublina, no i wygrałeś dzisiaj walkę, no ale nie da się ukryć, że to było twoje najtrudniejsze zwycięstwo w tej dość krótkiej karierze. Jasne, to już było wiadomo od początku przed tą walką, że będzie najtrudniejsza w mojej karierze, więc niczym mnie Klaudia nie zaskoczyło. Proszę, pytałem cię, druga, trzecia runda i będzie po walce, a tymczasem te cztery rundy jednak, tak jak zapowiadałaś, że no nie nastawiasz się na szybkie zakończenie tego pojedynku. No tak, tak jak mówiłam, to jest twarda zawodniczka, ona się nie przewraca łatwo. Były takie momenty, że odczuwała moje ciosy, ale to nie wystarczyło. No w trzeciej rundzie tak niewiele brakowało, już tak delikatnie się zachwiała, że mogło się wydarzyć, że jakbyś poprawiła to za chwilę, już mógłby być koniec. No tak, ale też za chwilę klinczowała, leciała głową i sędzia przerywał to zwarcie, więc no nie miałam okazji skończyć. No ale też nie wiadomo, czy jakby doszło jakieś kolejne mocne ciosy, to wypadło. Sędziowie nie mieli też wątpliwości, bo wszyscy punktowali no identycznie, no twoje pewne zwycięstwo. No tak, bo zwycięstwo było wyraźne, ale dosyć brzydkie, więc dużo jest do poprawy. No i wcale nie takie brzydkie. No to cieszę się, że komuś się podobało. Kiedy kolejna walka? Nie mam pojęcia. Na razie się skupiałam na tej, a co będzie później, to zobaczymy. W Warszawie rozmawialiśmy o Karolinie Michalczuk i polskich zawodniczkach, które wczoraj wyleciały do Bukaresztu na Mistrzostwa Europy. No i dzisiaj znakomita wiadomość, Kinga Siwa wygrała z dwukrotną mistrzynią Europy. Tak, a z tego co wiem, Karolina boksuje jutro. Więc trzymam już za nią kciuki. Wiem, że za mnie dzisiaj trzymała, bo dziewczyny do mnie pisały.